Piłka nożna w Radiu Wrocław. Legia Warszawa pod Beskidzie Bielsko jak na razie 1-0 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. O Ekstraklasie też w jakiejś perspektywie na pewno myślą przedstawiciele Miedzi Legnica obecni u nas w studiu. Przypomnę, trener Janusz Kudyba, a także zawodnicy Wojtek Łobodziński, Marcin Garuch. Powiedzieliśmy sobie o tym, co było, to teraz, panie trenerze, czas się wyspowiadać z transferów, bo nazwiska znane, chociażby takie jak Georges Kadu, jak Tadas Labukas, Adrian Mrowiec, czy młody bramkarz z Interu Mediolan, Dawid Smug. Widać, że to było też ukierunkowane w stronę tego, o czym mówiliśmy. Szukamy napastnika, kogoś, kto nam ma te bramki strzelać. Zgadza się. No przede wszystkim jestem bardzo zadowolony z transferów, jeżeli chodzi o formację ofensywną, bo Teddy, Labukas, Kadu, tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze o Irku Szanowskim. To jest zawodnik, który... Jakubie, przepraszam. Który wrócił z Chrobrego Głogów, uh-huh. I myślę, że tutaj też będzie mocno skrobał, jeżeli chodzi o pozycję. Tak jak mówiłem, no, na jesień kończyliśmy z połową napastnika z Mateuszem Szczepaniakiem. Teraz ta zdecydowanie rywalizacja tutaj się wzmocni. Jeżeli chodzi o innych zawodników, Adrian Mrowiec jest to doświadczony obrońca defensywny pomocy, który miał również doświadczenia zagraniczne, uh-huh. I to jest człowiek z regionu, to jest też bardzo ważne. No wpadła nam, uważam, taka perełka jak Dawid Smug. Jest to też nie zawodnik, nie wiem, jakiś anonimowy, bo już miał występy w U19. Był 2 lata w Interze Mediolan. Znając realia Ligi Włoskiej, to przypadkowo tam się nie trafia. Tam scouting jest na takim poziomie, że przypadkowi ludzie nie trafiają. I to jest na podpatrywanie Andrzeja Bledzewskiego, czy na grę? No powiem szczerze, że no jeszcze jest kilka dni do meczu inauguracyjnego. Dekan nas nie słucha, na pewno. Ale jest duża szansa na to, żeby zagrał jako pierwszy bramkarz, numer jeden. No, to jest chłopak, który jest, uważam, mocno utalentowany, duża jakość, na pewno jeszcze wiele pracy przed nim, ale ma dobry charakter, jeżeli chodzi o pracę. Siedzący tutaj zawodnicy też, w związku z tym, że dużo akcentów strzeleckich jest w naszym treningu, to mają okazję się przekonać. Uważam, że jest to duży talent, jak powiedziałem. Wyszedł ze szkoły Andrzeja Dawidziuka, był w GKS Bełchatów, był w Interze Mediolan, także myślę, że Miedź będzie miała na długie lata dobrego bramkarza, aczkolwiek nie odbieram pozostałym też również. No chyba, że będzie za dobry i zaraz odejdzie. No, daj Boże, żeby tak było, no bo szef, z tego co wiem, czeka 4 lata i jeszcze żadnego zawodnika nie sprzedał. Już była bliska teraz szansa w grudniu, mniejsza o nazwisko, ale myślę, że... miało odejść. Może poza protokołem, ale myślę, że w czerwcu te wyniki będą na tyle satysfakcjonujące, że i będzie kolejka czekała nie tylko po młodych zawodników, ale Wojtek Łobodziński też jest w doskonałym wieku. W samym takim wieku byłem i uważam, że jest to najlepszy wiek dla piłkarza. No i królem strzelców pan trener chyba był w takim wieku, tak? Tak. No to tak. Ale chłopaki, bo wy jesteście też zawodnikami formacji ofensywnej, w związku z tym teraz po tych sparingach, chociażby kiedy doszli napastnicy, ludzie od strzelania goli, Miedź gra inaczej, Miedzi gra się łatwiej, wam gra się łatwiej? No muszę powiedzieć, że z Tadkiem Labukasem i z Mateuszem Szczepaniakiem jest troszeczkę inna ta gra, ponieważ oni bardzo mocno absorbują obrońców. Są to bardzo dynamiczni, agresywni napastnicy. To nie są tacy typowi zawodnicy, egzekutorzy. Oni starają się cały czas być w pressingu grać. Czasami aż za bardzo, bym powiedział, Mateusza Szczepaniaka, ale to jest dobre, ponieważ odciążają nas, Marcina i mnie. My mamy więcej swobody dzięki temu, że oni cały czas nacierają na tych obrońców. Dlatego myślę, że to przyniesie efekt. Szczególnie na tą pierwszą ligę, tak jak mówiłem, gdzie tam potrzeba tej agresji bardzo dużo i tej walki. Marcin, to w związku z tym jest i to będzie silniejsza Miedź? Na pewno więcej przez to będziemy mieli rozwiązań w ofensywie, jak i możliwości. I tym bardziej, tak jak trener tutaj też powiedział, są zawodnicy też na ławce, którzy mogą w każdym momencie wejść i tą jakość też wnieść, bo jednak można powiedzieć, że ta nasza kadra w tej rundzie jest szersza i jednak jest, trener ma duże pole manewru i mi się wydaje, że to będzie odgrywało kluczową rolę, ponieważ w tej pierwszej lidze zespoły w drugiej rundzie mają problemy z kontuzjami, z kartkami i wtedy wychodzi tak naprawdę jakość zespołu, który ma mocniejszą kadrę, ten będzie wyglądał tak naprawdę lepiej, bo jednak początek sezonu
tych kartek, nie ma kontuzji i gra się praktycznie jedną tam dwunastką, trzynastką zawodników, a druga runda jednak to weryfikuje i trzeba mieć tą szeroką kadrę. Mi się wydaje, że jak na teraz jest ona solidna. No to taki mały przerywnik, bo zerknąłem na pytania, które też kibice zadają, więc może tak wam przydzielę każdemu po jednym. Panie trenerze, czy uważa pan, że jesteście w stanie w przyszłym sezonie z tym składem, jakim dysponujecie obecnie, awansować do ekstraklasy, czy ewentualnie jeszcze, myśląc o awansie, któreś pozycje wymagają wzmocnień? No powiem tak, no, mówiliśmy się z panem Andrzejem Dadewo na półtoroczny kontrakt i ta runda wiosenna ma to być taki poligon doświadczalny. Ja zawsze wychodzę z założenia, że co rundę trzeba jakościowo dwóch, trzech zawodników wymienić, bo po prostu to bez względu na wynik, bo to po prostu podnosi jakość zespołu. I żeby zdrowy był organizm. Tak, nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Także myślę, 15 meczy na wiosnę pokaże nam, w którym jesteśmy miejscu, aczkolwiek uważam, że przy tym potencjale to z tym składem spokojnie moglibyśmy grać już na dzisiaj w ekstraklasie. Mam nadzieję, że to nam się ułoży po naszej myśli i dokonamy dwóch, trzech transferów jeszcze jakościowych w lipcu i wtedy startujemy już z punktu zera wszyscy i wszyscy mamy jednakowe szanse i wtedy ten cały sezon pokaże na to, czy mieć stać. Ja uważam, że stać, no ale to mówię, wiele aspektów ubocznych składa się na to, że awansuje się albo nie. No to dobrze. Najłatwiejsze pytanie ma Wojtek, bo tu zadane bezpośrednio jemu przez naszego internautę, też przez kibica. Wojtek, jak wspominasz grę w reprezentacji na Euro 2008, jakie to było uczucie strzelić gola w meczu kadry narodowej? To znaczy, że chodzi o Euro, to no, mieszane mam takie wspomnienia. Z jednej strony najwspanialsza przygoda w moim życiu, no, niesamowite wrażenia, a z drugiej jednak wynik, który oczekiwania były większe, bo nie wyszliśmy z grupy. No ale tak jak mówię, no, życzę każdemu piłkarzowi, że mógł przeżyć taką imprezę choć raz w życiu. No a jeżeli chodzi o bramkę, no to już dawno temu jedną, to było. Nie jedną, no. Już dawno temu to było. Myślę, że takie większe. Ale Petra Czecha pokonałeś. Właśnie, ciekawsze mam z tego meczu z Czechami. Myślę, że to był najlepszy mój mecz w reprezentacji, gdzie strzeliłem bramkę i naprawdę fantastycznie mi się wtedy grało. Myślę, że byłem w takiej formie dyspozycji, że wydawało mi się, że mogę zwojować świat. No dobrze, takiej dyspozycji życzymy też wiosną, a najtrudniejsze pytanie dostał Marcin. I to nie z przydziału. No ale to może pytanie, na które, żeby Marcin zacznie odpowiadać, a wy dokończycie, bo pytanie jest podchwytliwe. Czy zakładając hipotetycznie, że wasz mecz z Zagłębiem Lubin może decydować o ich awansie do Ekstraklasy, czy potraktujecie ich ulgowo, czy będziecie gryźć trawę? No ja powiem tak, ja sobie życzę takiego meczu i życzę sobie tego, żebyśmy dla kibiców zabrali im ten awans. No dobra, czyli rozumiem, że tutaj te animozje legnicko-lubińskie zwyciężą nad ewentualnym tym, że możemy mieć jako Dolny Śląsk jedną drużynę więcej w Ekstraklasie, tak? No na pewno, jeżeli mówiąc też o tym, że no raczej ten sezon tak, do tej pory jest stracony. Albo wy będziecie torpedą i będziecie walczyć o awans po serii meczów wygranych i to będzie mecz decydował o tym, która z drużyn awansuje. Najlepiej by było, jakby trzy drużyny z regionu były w ekstraklasie. Tak, dokładnie tak. Też jesteśmy za tym. No właśnie, ale to wracając, jak widzicie tą ligę, jak widzicie tą wiosnę? To będzie właśnie Termalika, Płock, Zagłębie Lubin, Olimpia Grudziądz, czy te trzy pierwsze drużyny, bo one już mają 6 punktów przewagi, to już jest jakaś zaliczka. Jak to wszystko waszym zdaniem może wyglądać? No ja powiem tak, patrząc na czołowe zespoły w pierwszej lidze, ja zawsze powtarzam to chłopakom na odprawach, że zawsze patrzę, kto siedzi na ławce jako trener. W Termalice siedzi Piotrek Mandryk, który zawsze pamiętam go jako zawodnika, mimo że był pomocnikiem, to zawsze zwracał uwagę na grę defensywną. I tak Termalika gra bardzo dobrze ustawiona, zorganizowana w defensywie. Mocno kontrują, efektywnie kontrują. Oczywiście grałem też w ataku pozycyjnym. Myślę, że tutaj doświadczenie Piotrka też i ten sezon poprzedni, jeszcze poprzedni, gdzie ta Termalika ciągle biła się gdzieś tam o te czołowe miejsca. I ciągle nie mogła awansować. To czy awansuje, to oczywiście sprawa otwarta. Wiadomo, z jakich względów jest to bardzo mała miejscowość i myślę, że w końcu może awansuje, trudno powiedzieć, ale moim takim cichym koniem jest Wisła Płock. Znam Marcina Kaszmarka wiele lat jako piłkarza, jako trenera. Widzę, że on taką powolutku, taką specyficzną robotę robi w Płocku. Co rundę dokonuje dwóch, trzech transferów, pociąga zawodników jakościowych i ta Wisła gra coraz lepiej. Oni awansowali
do pierwszej ligi, potem jeden, dwóch zawodników doszedł i powolutku tak znikąd jakby wyszli z cienia i uważam, że to jest zespół, który spokojnie może powalczyć o ekstraklasę. Zagłębie na pewno. No, Zagłębie to chyba jest mus, tak zupełnie mówiąc tutaj tak bez żadnych podtekstów, bez żadnych emocji, bez żadnych tam powiedzmy zaszłości, no to jest oblig dla Zagłębia. Oczywiście, z takim budżetem, z taką kadrą myślę, że no ja akurat też grałem, byłem zawodnikiem Zagłębia, krótko byłem tam też działaczem i akurat Zagłębiu życzę, żeby awansowali, ale tak jak Marcin powiedział, jeżeli to będzie w naszym meczu, to na pewno wszystko zrobimy. Że pokazaliście wygrywając. Tak, zgadza się, ale potencjał Zagłębia jest duży i to na pewno jest jeden z faworytów. Na pewno Olimpia Grudziądz też, która dostała zadyszki w końcowej etapie rundy jesiennej, ale to jest na tyle doświadczony zespół, że chyba też będą w stanie włączyć się o ligę. Panowie, a wasze zdanie? Czy trener wszystko powiedział? Nie, ja uważam, że w tej chwili jest tylko jeden kandydat, jeżeli chodzi, tak jest moje zdanie, Zagłębie Lubin, bo uzupełnili ten skład jeszcze dodatkowo i myślę, że tak jak Marcin wcześniej mówił, że to jest ważne, żeby ta kadra była szeroka. Oni naprawdę mają tą kadrę szeroką i nawet jak wypadnie... No tak, Todorowski, Dąbrowski, dwóch doświadczonych obrońców ogranych doszło. Praktycznie mają po dwóch zawodników równorzędnych i to naprawdę będzie... trzymają największe szanse, żeby awansować. A jeżeli chodzi o drugi zespół, to w tej chwili nie wydaje mi się, żeby to była Termalika, bo ja patrzę przez pryzmat tego, jak my graliśmy z tymi zespołami i mimo, że wygraliśmy z Zagłębiem, a przegraliśmy z Termaliką, to uważam, że mimo wszystko Zagłębie ma lepszy zespół, bo Termalika, tak jak trener mówił, dużo punktów zdobyła na zasadzie kontry jednej, dwóch, a tego szczęścia może im zabraknąć w tej następnej rundzie. Marcin, tak patrząc na waszą grę, można powiedzieć, że im silniejszy przeciwnik, tym mieć gra po prostu lepiej, te mecze wyglądają ładniej. Znaczy ja powiem tak, że jest coś w tym, ponieważ jeżeli ktoś chce grać z nami otwartą piłkę i stara się grać z nami na wymianę ciosów, gra nam się lepiej i przede wszystkim łatwiej niż jeżeli ktoś muruje własną bramkę, bo tak wiadomo, też boiska nie są idealne w tej pierwszej lidze i trudniej się gra niestety ten atak pozycyjny niż skomasowaną obronę i tak to wygląda. Jeżeli gra ktoś ofensywnie z nami, to według mnie jest mało drużyn, które by sobie z nami poradziły w pierwszej lidze. No dobrze, a to jeżeli mówimy o tym, powiedzieliśmy, kto może awansować, a jaki w takim układzie jest cel? Wy macie jakieś określone miejsce, które chcielibyście zająć na koniec sezonu, czy z meczu na mecz zdobyć punktów tyle, ile się da i zobaczymy, co to przyniesie? Znaczy, powiem tak, na 6 meczów pierwszych początkowych w rundzie wiosennej 4 mamy u siebie. Przede wszystkim musimy sobie jak najszybciej zapewnić spokój z tyłu, bo to jest bardzo ważne. No. Uważam, że teraz w chwili obecnej w kadrze Miedzi jest dużo zawodników doświadczonych. Dużo zawodników w dobrym wieku, 26-25 lat, kilku fajnych chłopaków młodszych i to taka mieszanka rutyny z młodością, dlatego uważam, że tutaj trzeba zacząć od pierwszego meczu i po prostu każdy mecz traktować jako następny, jako na najważniejszy. Celu postawionego nie mamy, oczywiście utrzymanie to jest obligatoryjne, ale ja uważam, że przy dobrym początku to jest szansa na to, żeby skończyć na przyzwoitym miejscu i takie stworzyć taką podbudowę, podwaliny pod następny sezon. Panowie, a spadkowicze? Widzew ma szansę się obronić, waszym zdaniem, bo bardzo dużo zmian, tylko nie zawsze jak zmienia się wszystko w klubie, to ten organizm od razu zaczyna funkcjonować, nawet jeśli pojawiają się znane nazwiska. No będzie ciężko na pewno. Sytuacja ich punktowa. No to 9 punktów, a 21 ma Bytowie, która ma barażowe miejsce. Myślę, że można powiedzieć, że jest dramatyczna ta sytuacja, szczególnie, że wiemy, że Widzew nie będzie grał na własnym stadionie. To jest dodatkowy minus dla nich. Wiadomo, że przychodzą piłkarze z określoną jakością. To może im wbrew pozorom nie za bardzo pomóc, bo jeżeli Widzew będzie starał się grać otwartą piłkę, to może się to dla nich źle skończyć. Dlatego to wydaje mi się, że Widzew raczej nie ma szans na to, żeby się utrzymać. Natomiast GKS Tychy poczynił chyba najfajniejsze transfery. Trener Tomasz Hajdo. Tak, najciekawsze transfery poczynił, dlatego ten zespół, myślę, że z tych zespołów, co są za nami w tabeli, ma największe szanse się utrzymać. Bo to też trudna sytuacja drużyny GKS-u. 15 punktów do tej pory, też strata chociażby do was 7 punktów. No dobrze, Marcina, to dolnośląskie trio, Zagłębie, mówiliśmy o tym, niemal oblig, wy
też już trener powiedział, jak to ma wyglądać, no to jeszcze trzeci dolnośląski zespół, Chrobry, jak na Beniaminka, potrafił mieć chyba też dobre mecze i można tę drużynę ocenić pozytywnie. To jest miejsce, to jest tyle samo punktów co wy, ale po takim początku bardzo słabym Chrobrego trzaskali się trochę w tej pierwszej lidze. No jasne, tak jak się mówi, zapłacili na początku frycowe, tych punktów nie zdobywali, przegrali pierwszy mecz wysoko z Termaliką, no ale później się otrząsnęli i w każdym meczu przede wszystkim walczyli, wyrywali te punkty, czy u siebie, czy na wyjazdach. Myślę, że dla regionu dobrze by było, żeby jak najwięcej zespołów tutaj z Dolnego Śląska grało jak najwyżej, czy to w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, i myślę, że Chrobry na to zasługuje. Już w sobotę o 15:00 pierwszy mecz Miedzi Wiosną, spotkanie z Dolkanem Ząbki. Ja tylko powiem, że od poniedziałku rusza przedsprzedaż biletów na ten mecz, ale można też kupować karnety. Karnety od 50 zł. Dostałem taką informację, zatem bardzo, bardzo przystępna cena. W sklepie Strefa Miedzi w Galerii Piastów w Legnicy, no i tych karnetów słyszałem też, że rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, więc trzeba się spieszyć, no ale jeszcze może na pewno uda się zdążyć, żeby dopingować drużynę Miedzi. Panie trenerze, to jaki będzie wynik z Dolkanem? No chciałbym, żebyśmy strzelili jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Tylko jedną więcej? Czy to taki plan minimum? Ja generalnie zawsze lubię jak w meczach pada dużo bramek, oczywiście. Więcej tak jak wczoraj w Zabrzu. Tak, zgadza się. Z tym, że Śląsk zremisował. No ale trzeba być optymistą, tak jak wcześniej powiedziałem. Dobra praca, uważam, że dobre transfery przyniesie efekt. Panowie, szczerze do bólu, możecie się koncentrować tylko na piłce. Wiadomo, że zawsze jak się rozmawia ze sportowcami, to pojawia się też temat finansów. Jak to wszystko wygląda? Trener teraz nie słucha, nie będzie mówił, ale chyba Miedzi z tego co wiem, to chyba jest dobrze, co? Myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Dokładnie tak. Czyli spokojnie, tylko piłka i nic więcej. Tak jest. No to dobrze, zatem życzymy oczywiście sukcesu w pierwszym meczu, ale i w kolejnych spotkaniach. Na pewno będziemy o Was często w Radiu Wrocław mówić. Myślę, że uda nam się jeszcze także spotkać. Przypomnę, sobota, godzina 15:00, Miedź Legnica, Dolkan Ząbki. Zachęcamy, no i może być apel do kibiców, panie trenerze. Tak, no jesień pokazała, że po wiosna nasza będzie. Po ciężkiej rundzie, tak, że była mała zadyszka, ale uważam, że no, przy dobrej ofensywnej grze zespołu ten stadion zawsze się zapełnia, a wiadomo co gwarantuje zwycięstwa, gwarantują obecność kibica na stadionie i gorąco zachęcam do tego, żeby grupowo, rodzinnie spędzali czas przy stadionie Orła Białego. A zatem Miedź Legnica i inne dolnośląskie drużyny zaczynają pierwszą wiosenną część zmagań w pierwszej lidze. Będziemy oczywiście trzymać kciuki, będziemy informować, jak sobie nasze drużyny radzą. Trener Miedzi Janusz Kudyba, piłkarze legnickiego klubu Wojciech Łobodziński, Marcin Garuch byli naszymi gośćmi. Bardzo Wam dziękuję za widzę. Dziękuję bardzo. A ja usłyszę się z Państwem już po 19:00 i wtedy będziemy trochę refleksyjnie wspominać zmarłego w piątek redaktora.